właśnie, że może to jest gdzieniegdzie przedobrzone, może jest za dużo, może te kolory są za ostre, ale przy tej mocnej konstrukcji to tak wychodzi. I później efekt będzie taki, że gdyby te obrazy się znalazły gdzieś w innych wnętrzach pojedynczo, to one będą zupełnie inaczej działały niż tutaj, popsując się nawzajem ze sobą, ale tak jak widzimy, że myśmy się mogli zmieścić w takiej liczbie, to te obrazy się też zmieściły, czyli dla wielkiego grona odbiorców, przyjaciół też musi być trochę zamętów w tych obrazach. O jakichś szczegółach jestem gotów do Państwa dyspozycji, mogę rozmawiać o wszystkim. Chcę tylko zdradzić, że ponieważ ja pracuję etapami, bo sobie utrudniam, te spirale też są jakimś utrudnieniem, bo można by je pominąć i malować jakoś prościej. To jest trzy razy się to zdarzyło, że jest projekt i obraz, albo dwa obrazy podobne. Państwo mogą sobie to znaleźć. Rysunki są tutaj, te rysunki gdzieniegdzie są powtórzone w farbach, bo ja jestem na granicy takiej obsesji, żeby te same mieć kredki i te same farby, żeby i tak się nie da tego samego, ale żeby to gdzieś tam było podobne. Ale to chyba utrudnia. Utrudnia, ale z drugiej strony ułatwia, bo jak jest jakaś mała zmiana, to się okazuje, że może ten obraz, czy ten rysunek, coś będzie lepsze, czyli mam taką satysfakcję, że to jeszcze mogę się poprawić. Także zapraszam, jeśli coś zostało z poczęstunków wina, to również zapraszam. I bardzo miło.